rzeki. Od wieków były towarzyszem człowieka. Dawały nam wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby istnieć. Uczyły nas, że jesteśmy częścią natury i dlaczego nasz kontakt z rzeką jest ważny. Rzeka to jest tożsamość w zmienności. Bo niby patrzę cały czas na to samo miejsce, a jednak ono odpływa, coś zabiera. To jest jak mijający czas w naszym życiu. Jest dla mnie wszystkim, mieszkam tu prawie od urodzenia. Wędkuję od zawsze, wędkowałem z dziadkiem, z wujkiem, z rodzicami, teraz uczę wędkowania syna. Jest sposobem na odpoczynek, na relaks po ciężkim dniu pracy, jest wszystkim. Rzeka jest dla mnie takim odskocznią. Ja zapominam o dzieciach, o problemach, o mężu, jakkolwiek to brzmi, ale naprawdę to jest po prostu takie miejsce, w którym ja odcinam się od wszystkiego. Szybko nauczyliśmy się, jak ujarzmiać rzeki. Wiele z nich zniszczyliśmy. Dziś rzeki umierają za sprawą człowieka. Jak długo będą się bronić? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać niszczenie życiodajnych rzek? Lato 2022 roku. Na Odrze, drugiej co do wielkości polskiej rzece, doszło do ekologicznej katastrofy. W Krośnieńskiej Dolinie Odry wędkarze jako pierwsi zaobserwowali niepokojące zjawiska. Na grupy lokalne wędkarskie zaczęły wpływać informacje o tym, że gdzieś widać śnięte ryby. Tak naprawdę już na koniec lipca były jakieś sygnały niepokojące, no ale wiadomo, nikt tam sobie nic z tego nie robił. Każdy mówił przyducha, po prostu to jest naturalna kolej rzeczy, woda jest płytko, jest gorąco, brak opadów i tym podobne. Później nagle z dnia na dzień napływ ryb. Tu śnięta ryba, tam śnięta ryba i to nie jedna, tylko po prostu konkretnie leżały duże okazy, duże ryby. Mieszkam 30 metrów od rzeki. Ten moment był specyficzny, ponieważ zeszłam nad rzekę i na moich oczach konał wielki amur. I to był potężny smutek, złość i wielki strach, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Po dwóch dniach praktycznie zabieliło powierzchnię trupami ryb i niestety trzeba było przystąpić do zbierania tego. Kilkunastu wędkarzy, trochę społeczników, później coraz więcej ludzi i przez kilka dni pływaliśmy, zbieraliśmy te ryby i z wody, i z brzegu. Tej ryby było naprawdę mnóstwo. Ona płynęła już napuchnięta, gruba, gdzieś z południa Odry, ale były też ryby jeszcze świeże, które zdychały u nas. Klatki, które wysprzątaliśmy dzień wcześniej, kolejnego dnia znowu były pełne tych ryb i trzeba było w tych samych miejscach te czynności powtarzać. To były tak olbrzymie ilości, skala była olbrzymia, że świadomi wędkarze wręcz płakali, gdy na to patrzyli. Serce tak naprawdę pękało, bo po prostu te ryby niektóre płynęły jeszcze. My je wyławiając, po prostu zabierając je na brzeg, mówiąc brzydko, dobijaliśmy kamieniem, żeby one się nie męczyły, bo to naprawdę były mocne emocje, tak? Susza hydrologiczna i złote algi okazały się bezpośrednio przyczyną katastrofy. Odra i jej bogaty ekosystem umierały na blisko 500 kilometrach. To była jedna z największych katastrof, do której doprowadził człowiek.
Katastrofa na Odrze trwa od dziesiątków lat. Prawdopodobnie po krawędzi kluczyliśmy wielokrotnie, ale akurat tego roku miarka się przebrała. Korzystaliśmy z rzeki jak ze ścieku od lat 60., 70., nikt się nim nie interesował. I jakoś jej się udawało. Wydawało się to dzika, silna rzeka, że przetrwa, ale no w końcu tak ją zdeptaliśmy, że nie dała rady. Szacowałem po tym, co zbieraliśmy, że mogło zginąć około 50% populacji, w zależności od gatunków, raz mniej, raz więcej. I później takie dane się pojawiały, że to było 50-60% populacji. To jest ogrom ryb, to jest pół rzeki wybitej. Jest lato 2024 roku, 2 lata po katastrofie. Ucierpiała nie tylko Odra i jej ekosystem. Skutki katastrofy do dziś odczuwa większość mieszkańców Nadodrza. Rybostan, który ucierpiał, to były często ryby naprawdę 15-20-letnie, to były ryby okazowe, medalowe, to były ryby, których na co dzień się nie łowi, których się praktycznie nie widuje. Żeby odrobić coś takiego w środowisku, to są lata. Sam mam kilku znajomych, którzy rozwijali biznesy ściśle związane z rzeką, na przykład wynajem sprzętu pływającego. Jednak gdy ludzie przestali interesować się rzeką, bali się podejść, bali się wykąpać psa w rzece, no to siłą rzeczy takie biznesy musiały zamrzeć. Od Odry zaczęli odwracać się sami wędkarze. Korzystaliśmy z niej od lat, korzystamy coraz mniej, bo się jej zaczynamy bać. Kiedyś znaleźć wolną główkę tutaj na odcinku naszym, nawet w Krośnie, to było, ograniczyło z cudem, więc widać, że tych wędkarzy, którzy gdzieś na tej Odrze wędkowali, jest mniej. Gdzieś uciekają, wiem, że jeżdżą nad jeziora, dużo osób jeździ nad Bóbr, ale na przykład weekend znaleźć wolną główkę na Odrze to naprawdę graniczyło z cudem, a teraz po prostu spokojnie można kilka główek pod rząd zrobić. Czasem okazało się, że gdy straty populacji są tak olbrzymie, wędkowanie przestało mieć sens. Ryby występowały na pewnych odcinkach naprawdę wręcz sporadycznie. Nie wiemy do końca dlaczego, ale rzeka była w pewnych odcinkach wręcz martwa całkowicie, na kilku kilometrach. Na innych tych ryb trochę zostało. Naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia, doświadczenia, szczęścia, żeby jeszcze skutecznie w tych czasach coś połowić. Dla wędkarzy, którzy nie chcą rezygnować ze swojej pasji, pojawiło się innowacyjne urządzenie – spławik Aguard. Przetestowałem go najpierw w warunkach domowych. Chciałem zobaczyć, na ile zadziała w wodzie autentycznie czystej, kranowej, a później delikatnie solonej. Wskazywał rzeczywiście odczyty. Od kilku dni bawimy się tym na Odrze. Bardzo prosty w obsłudze, łączy się poprzez Bluetooth z aplikacją w telefonie. Wskazuje przewodność, która jest miernikiem zasolenia. Czy to jest też spławik, Przemek, który rzeczywiście spełnia funkcję spławika, czy trochę mniej? Traktujesz go bardziej kontrolnie? Może spełniać funkcję spławika, ale wcale nie musi. Ja jestem głównie spinningistą, więc spławikuję bardzo mało, ale mieć to w kieszeni tylko po to, żeby na tych parę momentów wrócić do wody i rzeczywiście zweryfikować, co ta aplikacja pokazuje, to jak najbardziej zdaje egzamin. Duży nie jest, zawsze można go schować do kieszeni. Właśnie o to chodzi. Myślę, że jeśli taka procedura, w ogóle nawyk wędkarza, najpierw sprawdzam tym spławikiem, w jakiej wodzie będę łowić, a potem wyciągam wędkę i łowię, też byłaby... Mam wynik rzeczywiście, wskazujący na zachowanie ostrożności. Ostrożnie brudna woda, gdzie norma dla rzek to jest 850. Norma przekroczona wszędzie permanentnie od wielu lat. A powiedz mi, czy możesz zobaczyć mapę takich punktów, gdzie ktoś teraz na przykład używa tego spławika? Jest, jak najbardziej. Sprawdź na mapie. A, no właśnie. Spławik jest w użyciu, widać ewidentnie. I to nie tylko tu koło nas, ale też widzę trochę niżej. O, jest, Kostrzyn nad Odrą, Cigacice.
do aplikacji możemy podejrzeć wyniki innych wędkarzy, którzy takie parametry na bieżąco monitorują na rzece. Spławik wspiera wędkarzy nie tylko na Odrze. Jest przydatny również na mniejszych rzekach. Jesteśmy teraz na Bobrze, obok Starego Raduszca, obok Krosna Odrzańskiego. Mamy tutaj dopływ Bobru do Odry, także no bardzo piękne miejsce. Teraz wrzucimy spławik do wody i zrobimy sobie pomiar na Bobrze. Zobaczymy, jaka jest różnica między Bobrą a Odrą. Na pewno się miło zaskoczymy, jestem tego pewna. Niech on sobie tu dryfuje. Testuję go około 2 tygodnie. Jako spinningista podpinam go sobie pod kij spinningowy, więc nie przeszkadza mi to po prostu w tym, żeby sprawdzić ten stan wody. Wyciągamy taki spławik i wiemy, że jest coś nie tak. A im więcej tych nie taków będzie, że tak powiem, na mapie w tej aplikacji, tym więc większe zainteresowanie będzie po prostu ze strony odgórnej. Spławik też daje nam poczucie takiej sprawczości obywatelskiej, ponieważ nie siedzimy z założonymi rękami, tylko przy okazji tego, że spędzamy dobry, miło czas, możemy też w jakiś sposób wspomóc to, żeby ta Odra mimo wszystko gdzieś zaczęła w pewnym momencie budzić jeszcze większe zainteresowanie niż budzi do tej pory, bo też nie chodzi o to, żeby ta Odra budziła zainteresowanie wtedy, kiedy już się dzieje katastrofa, tylko po prostu, żeby ten naturalny bieg rzeki został zachowany i w niej czystość. Spławik Aguard zdobywa uznanie nie tylko wśród pasjonatów wędkarstwa. Po katastrofie na Odrze zainicjowaliśmy szereg działań na rzecz monitoringu społecznego. Taka rzecz, która jest przede wszystkim mała, lekka, a daje podstawowy parametr, czyli zasolenie rzeki, może być idealnym rozwiązaniem na to, że nawet jeśli nie jest się wędkarzem, to po prostu wrzuca się taki spławik do wody, będąc na kajaku, nawet na jeziorze, niekoniecznie na rzece, bo wszystkie wody powierzchniowe mają problem w Polsce z zanieczyszczeniem, więc ważne by było dla nas sprawdzać możliwie jak najwięcej tych miejsc. Każdy, kto w sercu myśli o tym, żeby chciał zrobić coś dobrego dla rzek, aktywiści, społecznicy, na pewno mieszkańcy nad Odrze, na pewno wszyscy ci, którzy są blisko rzeki. Myślę, że każdy mieszkaniec mógłby taki spławik w domu mieć. Spławik pokazał nam, że woda jest czysta, jest super, także spokojnie możemy sobie kąpać się tu, pływać, łowić ryby spokojnie, spędzać czas z rodziną sami, jakkolwiek kto woli. Także tutaj, jak widać, problemu nie ma takiego jak na Odrze. Do Odry mamy dosłownie kilkadziesiąt metrów, także jak widać można rzekę w dobrym stanie utrzymać, tylko po prostu trzeba chcieć i o to odpowiednio zadbać. Czy nam się to uda? Czy Odra podniesie się z ciosu, jakim była katastrofa? Oczywiście trzeba by tej rzece pozwolić, żeby ona się odrodziła, a z tym cały czas jest problem. Rzeka od lat była jako jeden wielki ściek, który odprowadzał zanieczyszczenia z całej Polski do Bałtyku i tak jest traktowana. Wszystko zależy od nas i od tego, czy rzeczywiście uda się zrobić coś, co nam rzekę naprawi i uratuje. Jeżeli sytuacja się nie poprawi i takie akcje jak 2 lata temu będą się powtarzały, nie widzę możliwości, abym synę wędkował za 20-30 lat, bo nie będzie gdzie, nie będzie co łowić.